Witam Was w kolejnym odcinku z Cecowych Misji z Warsztatu. Tym razem krótka mapka. Na początku no, taka krótka i taka łatwa, że pomyślałem sobie, że nie ma sensu tego nagrywać z kimś. Też samemu też nie ma zbytnio sensu. Ale pomyślałem sobie, że to jest spoko mapka, jak ktoś by coś chciał potrenować. 2 na 4, bo to zaraz kiknę. Co restart akurat się dodaje. 4 botów przeciwników. Jeden jest gdzieś w ścianie, żeby go nie zabić. Polega na tym, żeby odzyskać odbić zakładnika. Ta mapka tak naprawdę jest na bardzo krótko, ale dobra. To jest mapka dla jakichś silverów, tylko po to, żeby po prostu... Ten już poszedł... No ta, nie chciał... W sumie faktycznie na skróty do... W sumie na skróty, dobra. Pies snajpa. Musiałem przetestować tą mapkę, się okazało, że strasznie krótka jest. Aha. Dobra. Coś takiego. No. Na pewno nie jest wymagająca, prawda? Już jakbym spadł. Ale się dziwię. Już zastanawiałem się. Gdzie jest ten ostatni? A to się okazuje, że... Ten go przyciągnął. Skoczył. Coś usłyszał. Coś w tym stylu. Tak, chciałem... A tego nie wiedziałem, że zniknął. Tak, chciałem dodać jakieś boty po stronie przeciwnej. Niestety nie można. Większa ilość. Właśnie, jeszcze raz większy. Dlaczego bym miał... No tak, skopiowałem komendę do zwiększenia graczy, potem wklejałem w poprzednim filmiku z jakiejś tam gry, następny odcinek w opisie i tak dalej, nie pamiętam jaka komenda jest. Dobra, co by tutaj wziąć? Można trenować każdą broń. O kurde. Od kiedy się wszyscy tutaj respią? To jest mapka tak bardziej pod trening jakiejś tam broni. Nie wszystkie są, oczywiście są komendy, żeby zrespić. Mam nadzieję, że one działają. Mam nadzieję, że one działają. Po prostu wybieramy broń, trenuję sobie. Na początku myślałem, że słaba mapka. Znaczy dalej tak myślę. Ale trening... Wiem, że są dużo lepsze treningi, ale to jest bardziej trening z czasem.
Mam fajne głowy. No f... A to było dziwne na pewno. Aha. Automatycznie mi dodawali kolejne boty. Nie, nie tu. Szczerze mówiąc, tam nie byłem jeszcze. No, tak. Kurde, już myślałem, że może coś będzie ciekawego. A tu jednak nic. Ale od kiedy? No tak, bo normalnie CS-ie nie ma wody zbytnią. A tutaj nie poszedłem. Może nie będzie aż tak chyba mapka. Dajesz, dajesz. Może będzie jakiś błąd. Ogólnie dwie mapki pousuwałem. Były gorsze niż ta. Może dlatego wziąłem tą mapkę. Bo patrząc na te dwie, które usunąłem, ta jest ok. Ale w sumie tak zastanawiając się dłużej, te, które nagrywałem, no to ta już jest chujowa. Dobra, już myślałem, że nie przeskoczy, bo mi się myszka przycięła. Nie! Nie, po co puściłem C? Tak się zastanawiam, czy doskoczy bez tego. A wiecie, coś ciekawego, się poszukam tego bota czwartego. Ty, nie zlespi mi się. Ty, to jak padnę, to mi się nie zlespi. O kurde. Tak, szukam czegoś. Miałem, dobra, nie zabiłem. Z ciekawości. A to było niezłe. Fajnie było, gdyby te pilsy leczyły. Skąd on to wziął w ogóle? Dobra, na tym drewnie można surfować. Dobra. Dałeś z kałachem, ciśnie mi tyle. YOLO. Myślałem, że tamtego pierwszego zabiłem. Dobra. Zawół po sobie zrobię i będę kończyć, bo to taka mapka ala... Ale może być. Resztę no to najwyżej z innymi osobami będę nagrywał. Jakie ja mam mapki jeszcze? Mam 14 mapek... 13 mapek koopa. 5 mapek hide and seek. Czyli tak na 4 osoby około. Oraz jedną mapkę pod 4 osoby. Pod 5 osób. What? Co jest? Nie mogę kliknąć. Dobra.
Dobra. Właśnie. Czy ja mogę? A nie, nie mogę. Tędy. No może normalnie skoczę po prostu z C. Czyli raczej z kucaniem, bo niektórzy mają pod inny klawisz. Teraz tak się boję, że puszczę C, że przy każdym klikam. Nie udało mi się, dobra, mieszę z tym. Trochę mapka jest słaba. Znaczy, powiem tak. Jest jakiś potencjał. Można oczywiście jakoś. Nie wiem, może mi się zbagowało. Lub coś. W sumie, no tak. Czasem jest tak, że jak się włącza inne mapki, to tam się coś automatycznie wpisuje. I na następnej mapce to się psuje. W sumie nagrałem z kilka od cholernych mapek, mam ponad 100 zapisanych. No, kilkadziesiąt, kilkanaście pół słoneczne, tak kilkadziesiąt, ale mniejsza z tym. Chodzi o to, że komendy w poprzedniej mapce się zapisują i one się zresetują dopiero jak wyjdziecie z gry. I czasem jest tak, że my nagrywamy jedna mapka po drugiej i czasem jest tak, że coś się w kolejnej może zbagować. Bardzo rzadko tu się przytrafia, ale czasem tak jest. Może dlatego, że akurat tamte wziąłem, gdzie nie można dodać botów, to może dlatego nie można zwiększyć ich ilość. Dodać, znaczy mogę ich kliknąć i mogę znowu zmienić, żeby było 4 boty po przeciwnym drużynie i jeden z naszej, ale więcej nie mogę. Dobra. Mapka nawet fajna, żeby tak sobie potrenować kilka razy, może się sobie oczywiście dodać boty. I to jest ta mapka jest świetnym przykładem na to, jak walczy się na wodzie. To jest świetny przykład. Jak po prostu jak się strzela na wodzie. Można zobaczyć, że prawie w ogóle nie trafiają nawet. A to co już in to już coś innego. A tak się zastanawiam nad inną rzeczą. Szukaj, sprawdzę mit. Nie mogę puścić go? Z ciekawości jeszcze jedną rzecz zobaczę. Czy można upuścić zakładnika do wody? I czy zakładnik przez to utopi się? Raczej w sensie, czy będę tracić przez to HP? Nie HP, tylko kasę. Jak widać nie. Tędy. A ciekawi mnie to, czy on będzie pod wodą. What? No nie. Ty, pod wodą w ogóle nie obrywa zakładnik. Wiedzieliście o tym? Ty, nie widziałem nawet. Ty, pod wodą nawet nie można brać zakładnika. Dobra, mit potwierdzony. Zakładnik pod wodą jest zbugowany, nie można go ani zadać obrażeń, żeby zmniejszył kasę, ani nawet go wyjąć z tej wody. Jeden sposób na wygranie.
Win. To jest jeden sposób na wygranie, bo pod wodą zakładnik... Jakby to powiedzieć, nie działa, o. Zakładnik pod wodą się zepsuł. Albo się po prostu utopił, nie no. Dobra. Wiem, średniawa mapka, ale... Można się nią pobawić, można poeksperymentować, można samemu dodać przeciwników. Prawdopodobnie mi się nie akurat nie udało, ale tak jak mówiłem, może się coś zbugowało. Dowiedziałem się na tej mapce, że pod wodą zakładnika w ogóle nie można ruszyć. Czy to strzelam z niego, czy to próbując go uwolnić. Ale to jest głupie, szczerze mówiąc. Raczej na żadnej mapce, czy tam turniejowej, czy innej, nie ma aż takiej głębokiej wody. No nie ma. Więc normalnie jakby spadł do zwykłej wody, to by można go było wyjąć. Z kolei jak jest po samą szyję, po samą głowę, zanurzony w głowie. Kurwa. Panie, naucz się mówić. Zanurzony w wodzie, no to nie można nic z nim zrobić. Dobra, czegoś to wziąłem. To co robisz? Dobra, mieszczę z tym. A więc na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie. Nara.